To jedziemy. No. O, Oskar, pierwsze pytanie, bardzo proste, bardzo skuteczne. Jaki plan na walkę? Zobaczymy. No. Wygrać. Plan na pewno jeszcze trener będzie układał przed już samą walką, przed wyjściem. Na pewno mi tam zapoi w głowę, co mówić, co robić. Ale no mówię, no zobaczymy. No, czekam na wskazówki od trenera. Przepracowaliśmy solidnie ten okres, więc no, zdaję się na niego, więc czekam po prostu do dnia walki. Co możesz, jakie są największe zalety i wady tego przeciwnika? Ciężko powiedzieć, no, zalety i wady. No, bardziej zawsze szukam tych mocnych stron rywali. Nie skupiam się nad tymi słabszymi, bo mówię, no raczej staramy się przygotować na to, co ma najmocniejsze, niż na to, co ma najsłabsze. No wiadomo, jeżeli popełni jakiś błąd, no będziemy starali się to wykorzystać, ale ciężko powiedzieć, no mówię, no tak samo odbiję piłeczkę tutaj do trenera, że to oni bardziej będą analizować, co powinienem robić, czego nie, i wtedy no, będziemy po prostu wiedzieli, jak się zachować w tej walce. Ostatnie sukcesy doprowadziły Cię tutaj na sam szczyt w tak młodym wieku. Czy czujesz jakąś presję z tego powodu? To jest ogólnie, myślę, że to trzeba docenić, bo wiele osób marzy o tym, co Ty już w tym momencie osiągnąłeś. Przede wszystkim, no, poza może taką presją i stresem, to jest na pewno duża radość, no jednak tutaj znaleźć się wśród najlepszych, jest to naprawdę duże wyróżnienie. Myślę, że w końcu czuję tą całą otoczkę, ten profesjonalizm, że naprawdę dbają tutaj o zawodników, wszystko jest na czas, wszystko jest dopracowane, wszystko jest na miejscu, więc jest to naprawdę duży komfort taki psychiczny, nie, że na przykład przed jakąś galą jeździmy sami, szukamy, gdzie przyjechać, do kogo się zgłosić, gdzie, nie wiem, po rękawice, wszystko jest dopracowane, to jest duży komfort. No nie ukrywam, no na pewno jest to dodatkowa taka presja, myślę, że też jest stres, ale na tą chwilę te wszystkie emocje trzymam po prostu do soboty. Czyli w UFC po prostu przyjeżdżasz, walczysz, robisz swoje, nie musisz się skupiać na niczym innym. Takie założenie. Powiedz mi, jeżeli chodzi o fakt, że jesteś tak naprawdę u siebie, czy to jest dla Ciebie duża pomoc? No można się spodziewać, że oczywiście publiczność będzie za Tobą. Czy rozumiem, że zjeżdża się pewnie, że tak powiem, rodzina, znajomi? Tak, no na pewno trochę znajomych będzie na tych trybunach, będą na pewno tutaj dopingować. Jest to może tak delikatnie dziwne uczucie, bo załóżmy robię te wszystkie codzienne czynności jakieś w domu, nie wiem, że tu coś posprzątam, tu wyjdę z psem na spacer, a tak sobie myślę, a dobra, mówię, no jadę teraz na UFC, więc to jest takie troszeczkę nietypowe, zawsze myślę, bardziej się czuję ten cały klimat od środka, w momencie, kiedy jest się, że tak powiem, w gości w jakimś innym kraju czy mieście, bo wtedy jakby no zawsze jest ten hotel, to takie już cała ta otoczka. A tutaj mówię, no wracam do domu, śpię w swoim łóżku, rano wstałem, dobra, no dzisiaj jedziemy na Ergo Arenę, w zasadzie no pieszo mam 10 minut do Ergo Areny, więc jest to takie no nietypowe, ale mówię, no bardzo się cieszę, że po prostu wystąpię przed swoją publicznością, siebie miecie i to opala mnie optymizmem. Wręcz nie do pomyślenia, że kiedyś, żeby mieć, że tak powiem, UFC, to trzeba było włączyć telewizor, wykupić pay-per-view, a teraz o 12 jesteś w domu, o 12.30 jesteś na UFC. Niesamowite. Powiedz mi jeszcze, w kontekście tego właśnie, jeżeli chodzi o tego może starszego UFC, na którym powiedzmy też się wychowywałeś, kto był takim twoim wzorem, jakimś zawodnikiem, którego podziwiałeś? Ja zawsze mówiłem, ja bardzo lubiłem George St. Pierre'a. Był dla mnie taką, no też ikoną tego sportu, podobało mi się jego, dalej mi się podoba jego podejście, po prostu takie typowo sportowe do walki. Nigdy nie widziałem, żeby gdzieś tam pajacował. Oglądałem też nieraz, jak trenował, co robił, więc fajne, podobały mi się jego treningi, że wdrażał dużo gimnastyki do tego sportu. Sam był mocno mocno taki sprawny, robił jakieś salto, takie inne rzeczy. Też mi się to podobało, a przede wszystkim no, popierał swoje umiejętności w klatce. I, no mówię, jeżeli takie podejście sportowe, no to no wiem, że też bardzo lubiłem jego podejście, że tak powiem, ale takiego, że tak powiem, wzorca, autorytetu, no to chyba nie miałem, bo zawsze starałem się po prostu od każdego coś może podłapać pod swoją grę, więc to, tak to wyglądało.
wygrywasz swoją walkę w pięknym stylu, co dalej? No miejmy nadzieję, ale no, nie wybiegam na przód, skupiam się teraz na jutrzejszym ważeniu, potem na walce, a co będzie dalej, no to zweryfikuję po prostu to sobotę. Rozumiem, ale jak najbardziej, jakby chciałbyś kontynuować swoją przygodę w UFC, rozumiem? No oczywiście, no, mówię, no mam nadzieję, że zabawię tu troszeczkę dłużej, więc no skupiam się na tym, co jest najbliżej, a jak dalej się to potoczy, no to ciężko się wypowiedzieć. W takim razie życzę spektakularnego zwycięstwa. Dziękuję. Będzie trochę gorzej, bo...